Realizacja programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie była nieskuteczna i nie była prawidłowa. Celem programu było zwiększenie retencji korytowej o 100 milionów metrów sześciennych. W badanym przez niego okresie zwiększenie retencji nastąpiło o 10 milionów 100 tysięcy metrów sześciennych. Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Osiągnięto jedynie 1 milion 100 tysięcy metrów sześciennych. Na realizację zadań inwestycyjnych programu miał wpływ przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych wydawane przez ministra infrastruktury.